Witajcie serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić krótką recenzję na temat lampy plenerowo-studyjnej, jaką jest Quadrolight Atlas 600. Zapraszam. Na samym początku przedstawię Wam budowę lampy, następnie omówię podstawowe informacje i parametry dotyczące QuadroLite'a, następnie wszystkie akcesoria, jakie są aktualnie dostępne dla Atlasa. Na sam koniec przedstawię własną ocenę tego sprzętu, przedstawię Wam zalety, wady oraz przykładowe zdjęcia, jakie wykonałem tą lampą podczas moich sesji plenerowych. Zacznijmy zatem od budowy. To jest cała lampa. Tutaj z przodu oczywiście znajduje się palnik. Mamy tutaj guzik, który jak do tyłu weźmiemy, cofniemy. Możemy zdjąć modyfikator, albo zaślepkę Tutaj mamy mocowanie bowensa, na które możemy założyć każdy z modyfikatorów, które mają te mocowanie Następnie możemy je zawsze tutaj zwolnić tym o przyciskiem Tutaj mamy nasz palnik, który możemy zdemontować Nie chcę teraz tego robić, żeby go nie pobrudzić Można go bardzo łatwo zdemontować tu znajduje się panel, o którym za chwilkę powiem. Z tyłu mamy najważniejszą część, czyli akumulator. Mamy tutaj pod spodem taki guziczek, który tutaj, ten guziczek, jak przesuniemy, to możemy wyciągnąć akumulator i w każdej chwili go naładować. Możemy go założyć z powrotem bez problemu. Bierzemy i już jest założony. Teraz zdejmę. Lampę pokażę, co jest u góry. U góry znajduje się. Mamy tutaj fotocele. Dzięki niej możemy zrobić zdjęcie przy pomocy innej lampy, która wyzwoli nam naszego atlasa. Mamy również guzik, który pozwala nam zobaczyć poziom naładowania baterii. Tutaj mamy zaślepkę, która nam otwiera złącze do ładowania naszej baterii. Tutaj znajduje się port dzięki któremu możemy podłączyć na przykład, nawigatora, nie nawigatora X tylko poprzedniego nawigatora do lamp Quadra Lighta i dzięki temu będziemy mogli wyzwalać bez problemu lampę. Natomiast tutaj obok znajduje się gniazdy synchronizacji czyli możemy podłączyć jakieś inne podżeku jakiś inny odbiornik i dzięki temu będziemy mogli również wyzwalać lampę obok jeszcze znajduje się małe micro USB które pozwala nam zaktualizować nasze urządzenie z firmwarem, które jest dostępne na stronie są aktualizacje na stronie Quadralight krótko Wam teraz przedstawię panel sterowania urządzenia Wszystkie opcje, dokładny opis panelu, znajdziecie w filmiku, który przygotował dla Was Quadra Light. Oczywiście, znajdzie się link do niego w opisie tego filmu. I tam jest naprawdę wszystko bardzo fajnie wytłumaczone, pokazane, opisane. Bardzo serdecznie polecam. Nie będę tego teraz tutaj pokazywał, bo no nie ma to sensu. Mamy tu kilka przycisków. Oczywiście włączenie lampy. No nie zobaczycie niestety nic, bo za jasno świeci i kamera sobie z tym nie radzi. Natomiast mamy tutaj od góry guzik, który możemy wybierać grupy i kanały. Mamy tutaj guzik, którym wybieramy sposób jakby odbierania, czyli trzyma się bezprzewodowo, czy przewodowo wyzwalać lampa. Tutaj mamy wybór trybu. Pracy lampy. W moim przypadku, yy, czyli w wersji bez TTL mamy jedynie wybór manualny oraz tryb stroboskopowy. Yy, w wersji z Tetelem jeszcze dodatkowo mamy tryb TTL do wyboru. Poniżej znajduje się menu i wszystkie ustawienia lampy. Następnie tutaj możemy włączyć tryb HSS, dzięki któremu będziemy mogli robić zdjęcia z bardzo szybkim czasem migawki aż do 18 sekundy. Na samym końcu mamy światło modelujące, które zaraz wam pokażę, jak jest ono mocne, tak? Czyli mamy jakby trzy tryby um, mocy pracy jakby światła modelującego. To jest pierwszy, drugi i trzeci. I następnie możemy wyłączyć. Czyli można sobie ustawić jak mocno ma świecić. I na samym końcu mamy yy, Błysk testowy, czyli możemy sobie wyzwolić naszą lampę. Po środku mamy oczywiście pokrętło, które służy nam do wyboru menu oraz do ustawiania mocy lampy w trybie manualnym. Teraz chciałbym Wam przedstawić podstawowe informacje oraz parametry dotyczące Atlasa 600. Na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest również droższa wersja z ttl -em. Ja nie używam ttl przy lampach studyjnych i plenerowych z tego względu, że Potrzebuję jakby mieć stałe źródło błysku, które, które nie jest zmieniane automatycznie, wolę mieć po prostu przewidywalne te warunki, i żeby zdjęcie każdy wyglądało w taki sam sposób, i używam po prostu zawsze trybu manualnego. Natomiast TTL-a używam jedynie przy lampach reporterskich, które zakładam na, na, na sanki aparatu, i wtedy, wtedy tylko i wyłącznie ten TTL u mnie się pojawia. Następną, najważniejszą w zasadzie rzeczą chyba, to jest, że ta lampa posiada moc 602 to sekund. Jest to wystarczające, jak dla mnie, na razie nie potrzebowałem większej mocy I, i dla większości osób ona spokojnie wystarczy. Następnym parametrem, dla mnie również ważnym, jest szeroka regulacja mocy błysku, który jest aż do 1,256 całkowitej mocy czyli to jest około 2,5 watosekundy. Większość lamp ma do jednej 128 mocy, natomiast tu zajdziemy jeszcze niżej, więc jeżeli będziemy potrzebowali bardzo słabego błysku, to Atlas nam to pozwoli. Jest ona zasilana akumulatorem o, mocy 8, o pojemności 8700 mAh. Pozwala ona na wykonanie 500 błysków pełnej mocy. Natomiast w normalnej pracy spokojnie powinno wystarczyć na kilka sesji zdjęciowych albo cały dzień zdjęciowy bez żadnego problemu. Podczas warsztatów ona potrafiła w cały dzień spokojnie dać radę i nie była rozładowana. Natomiast podczas plenerowych jakichś sesji jeszcze nie udało rady mi. Się zużyć nawet połowy połowy baterii. Następnym parametrem jest krótki czas trwania błysku, który potrafi sięgać nawet do 10 tysięcz sekundy przy najniższej mocy, czyli 1,256. No jest to również ważne, jeżeli ktoś potrzebuje zamrozić ruch, na przykład kropli wody itd. Natomiast no, też trzeba zwrócić na uwagę, że wtedy mamy bardzo słaby błysk więc oczywiście ten, ten czas błysku się skraca wraz z zwiększaniem mocy lampy. Następnym parametrem jest bardzo fajna, stabilna, to trzeba przyznać, temperatura barwowa, która wynosi 5600 kelwinów, plus minus może być to odchyłka maksymalnie do 200 kelwinów, natomiast wykonywaliśmy testy i tak naprawdę muszę powiedzieć, że byliśmy bardzo zaskoczeni, jeżeli chodzi o otrzymanie mocy błysku, i trzymanie temperatury barwowej. Mamy również oświetlenie modelujące. Jest tu oświetlenie LEDowe o mocy 10W. Fajnie, bo ono jest bardzo oszczędne przez to i spokojnie może być włączone, nie czerpiąc za bardzo naszej, nie wyczerpując z naszej baterii. Współpracuje nasza lampa w pełni z nawigatorem X, z całym systemem tym Quadralighta. Ma wbudowany odbiornik, czyli nie potrzebujemy takiego urządzonka. To jest odbiornik Quadralight Navigator X. Dzięki niemu akurat możemy podłączyć sobie inne lampy do tego systemu. Ja korzystam z tego podczas na przykład sesji zdjęciowej, gdy potrzebuję podłączyć lampę reporterską. Wtedy nakładam na nią mojego SB5000 Nikona. I w pełni współpracuje z całym systemem. Tutaj mamy nadajnik Quadrilight, i wystarczy, że jego posiadamy, i on współpracuje z naszym Atlasem. Włączymy go teraz. Tu bardzo łatwo wybieramy sobie grupę, ustawiamy moc i, jak widzimy, wszystko ładnie działa. Możemy sobie robić zdjęcia. Wszystko, wszystko jest kompatybilne. Ostatnią rzeczą jest mocowanie. Bołęsa, co nam umożliwi podłączenie bardzo wielu modyfikatorów? Mamy ich naprawdę bardzo dużo na rynku i nie będzie problemu, żeby podczepić je pod naszego Atlasa. Teraz chciałbym Wam opowiedzieć o dostępnych akcesoriach aktualnie do tej lampy. Na sam początek, oczywiście, możemy zakupić dodatkowy akumulator, aby mieć na przykład dwa, jeżeli boimy się, że nam nie wystarczy. Mamy również głowicę błyskową zewnętrzną. To jest bardzo fajna rzecz, bo możemy zamiast palnika podczepiamy tą głowicę, odczepiamy palnik, podczepiamy tutaj głowicę błyskową, która jest na kablu i możemy ją sobie na przykład umieścić, gdzieś trzymać w ręce obok, nasza lampa jest tutaj, a samą głowicę z palnikiem możemy trzymać gdzieś, gdzieś, gdzieś w innym miejscu, na przykład też podczepić pod buma, gdzie na dole będzie atlas, a u góry będzie głowica błyskowa na wysięgniku i możemy na dole kontrolować wszystkie parametry naszej lampy bez problemu, no może to się naprawdę w wielu sytuacjach przydać. Dodatkowo, co warto rozważyć, jest zakup specjalnego adaptara sieciowego, dzięki czemu wyjmujemy naszą baterię i możemy podczepić bezpośrednio pod prąd gniazdka naszą lampę. I nie będziemy rozładowywać naszego akumulatora. Na sam koniec jest, jest tak naprawdę ciekawostka od Quadra Lighta, czyli wyobraźmy sobie, że zabrakło nam mocy. Potrzebujemy mocniejszej lampy, mamy tylko atlasa. W zasadzie musimy mieć dwa atlasy co najmniej. Mamy dwa atlasy 600, ale no moc jest po prostu niewystarczająca. Jest specjalna głowica błyskowa, która umożliwia nam połączenie dwóch atlasów oraz specjalny palnik, który daje nam 1200 watosekund. Czyli do tej głowicy podłączamy dwa atlasy 600 i wtedy podłączając do niego specjalnie również palnik 1200 watosekund mamy jakby jedną lampę o mocy 1200 watosekund to jest naprawdę bardzo fajna rzecz jeżeli ktoś będzie potrzebował, nie musimy kupować dodatkowej lampy o ile oczywiście mamy dwa atlasy i wtedy fajnie wszystko kompatybilnie działa również z systemem Navigator X i, i, i no, gwarantuje nam naprawdę dużą moc lampy. Na sam koniec przedstawię Wam moją ocenę tej lampy, jak mi się pracowało przez niespełna rok z nią. Pokażę przykładowe zdjęcia z moich ostatnich sesji plenerowych, wykonanych przy pomocy Atlasa 600, oraz na sam koniec zalety i wady tego sprzętu. Ja jestem z tej lampy bardzo zadowolony. Naprawdę zaskoczyła mnie bardzo swoim świetnym wykonaniem. Nic tutaj nie trzeszczy, nic, nie, nie, nic się nie wygina. Jest wykonany z naprawdę bardzo dobrych materiałów. Następną rzeczą jest trzymanie mocy błysku oraz temperatury barwowej. Mieliśmy porównanie z poprzednimi lightami, czyli Pulse Pro, nie te najnowsze, tylko poprzednie, czy też MUWy i tak Zdecydowanie atlas pracował najlepiej, najlepiej trzymał moc i błysk, więc to jest, to, jest, to jest naprawdę ważna rzecz. Następnym bardzo ważnym elementem jest akumulator. Wytrzymuje on naprawdę bardzo długo, spokojnie cały dzień zdjęć podczas warsztatów. Może wytrzymać kilka sesji zdjęciowych bez problemu. Oczywiście nie robimy na pełnej mocy lampy, chyba że ktoś potrzebuje pełnej mocy lampy, no to wtedy musi się liczyć, że wytrzyma ona 500 błysków. Czy to dużo, czy to mało, według mnie jest to naprawdę dużo. Z reguły tej pełnej mocy nie używamy. To jest jakaś 1 czwarta, jedna 8 w warunkach jakichś plenerowych, chyba, że jest naprawdę mocne słońce, wtedy się zdarzy, że robimy zdjęcie przy pełnej mocy, ale nie miałem z nią naprawdę żadnych problemów. Bardzo dobrze mi się pracowało. Nie miałem ani razu żadnych powiedzmy zawieszeń, czy też nie, nie było sytuacji, w których ona przestawała działać, nie wyzwalać się. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co Quadra Light zrobił. Teraz wam pokażę kilka przykładowych zdjęć, jakie wykonałem przy użyciu Atlasa. To jest z mojej ostatniej sesji zdjęcie, które jesienią wykonałam, akurat z Anią. Pojawiła się opcja fajnie pokazania nieba, i w tym momencie było trzeba doświetlić cienie i motor lampą, no bo po prostu byłoby ciemna, byłaby praktycznie czarna przy takich parametrach aparatu, jakie były ustawione. Lampa tutaj znajdowała się z lewej strony, co zresztą widać tutaj w cieniach. Które się układają w tą stronę. Więc lampa była ustawiona z lewej strony pod kątem 45 stopni i została dobłyśnięta modelka, żeby była widoczna w ogóle na zdjęciu. Tu było takie samo ustawienie lampy, również z lewej strony, a nie została ładnie doświetlona. Na nią było założone, na lampę. Okta QuadraLight'a 120 cm wersja Flex, która spokojnie sobie dała radę i bardzo fajnie yy, mięciutko oświetlała plan. I tutaj podobna sytuacja, również z lewej strony. Doświetlonia, doświetlona Ania, z tyłu widać zachód słońca. Yy, powiem Wam, że staram się zawsze w taki sposób. Yy, dobłyskiwać daną postać, żeby to światło wydawało się jak najbardziej naturalne. Nie lubię efektów, w którym ta postać wygląda jak byłaby wycięta zupełnie z tła i po prostu byłaby doklejona, Tak naprawdę w Photoshopie staram się tak zbalansować te światło, aby, aby ta postać wyglądała jak byłaby oświetlona naturalnym światłem. To jest następne zdjęcie już z Moniką, które wykonałem. Lampa znajdowała się przed nią. Również z modyfikatorem Octa-120 yy, Quadra-Light Tutaj znowuż yy, musieliśmy troszkę oddalić yy, naszą lampę z modyfikatorem Znajdowała ona się z prawej strony, z góry aby oświetliła bardziej nam yy, cały plan razem z motorem yy, i z myjniką I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o zdjęcia Na sam koniec szybciutko przedstawię Podsumowanie, czyli zalety i wady, jeżeli chodzi o, o lampę Lighta Zaletami jest na pewno świetne wykonanie, bardzo dobrze wykonana, nic nie trzeszczy, tak jak już mówiłem wcześniej, nie skrzypi. Mamy motolo, metalowe mocowanie bałęsa, wszystko jest przemyślane i naprawdę nie ma się czego czepić. Następną zaletą jest bardzo dobry akumulator, o czym już mówiłem. Moc błysku do 1,256, czyli. Możemy zejść niżej niż, niż w wielu innych lampach. Współpraca bez dodatkowego odbiornika z systemem Navigator X. Bardzo dobre trzymanie mocy błysku, jak i temperatury barwowej przy zdjęciach. Oszczędne ledowe światło. Czas błysku do 1,15 sekundy. To też jest warte uwagi. To jest naprawdę, naprawdę szybka lampa. No i możliwość podłączenia z drugim atlasem i otrzymanie jakby jednej lampy, można powiedzieć, z mocą 1200 watosekund. Co do wad. Tak naprawdę są dwie wady, malutkie wady. Pierwszą z nich jest ta oto rączka. Ta rączka, która nie jest do końca wygodna. No ona nam umożliwia oczywiście... Ustawianie lampy pod różnym kątem, ale tutaj zobaczmy, ona trochę haczy. Tu nie ma trochę jak palcami jej złapać, i no nie, jest to najważ... no nie jest to na pewno najwygodniejsze rozwiązanie. Następną rzeczą jest światło modelujące, które z jednej strony jest zaletą, z drugiej wadą, ponieważ ono jest oszczędne, ma 10W. Natomiast w wielu sytuacjach dla mnie one były po prostu za słabe. Zwykłe lampy studyjne posiadają znacznie mocniejsze światło modelujące. I tak naprawdę to byłoby na tyle. Ta lampa jest świetnie wykonana. Quadralight zrobił kawał dobrej roboty. Obecnie jest to według mnie najlepsza lampa Quadralighta. Ponieważ no, możemy mieć lampę studyjną i plenerową w jednym. Pojawiły się również nowe lampy Pulse Pro X, których nie miałem okazji testować, natomiast y, y, zapewne one są równie dobrze wykonane jak Atlas 600. Natomiast no, nie mają y, opcji jakby wyniesienia ich w plener, więc, więc ja zostaję na pewno z tym sprzętem i polecam y, jego kupno dla wszystkich, naprawdę. Na sam koniec zapraszam wszystkich do subskrypcji mojego kanału. Pisania, komentarzy, również próśb. Cieszę się, że dostaję już od Was różne opinie na temat moich pierwszych filmików, jak i również propozycje tematów, na które miałbym odpowiedzieć albo pokazać w dalszych filmikach. Dziękuję za to serdecznie za oglądanie filmiku. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.